Co warto kupić już, a z czym poczekać, bo ceny spadają. Na niektóre produkty ceny spadną nawet o połowę do kwietnia przyszłego roku, więc czasami warto poczekać. Zaczynamy od pomp ciepła. W pompach ciepła też rozpoczął się ruch cen w dół i przejście na R290. I tak, przejście na R290 jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, kończy nam nacisk na pompy monoblok. Dlatego, że w tej chwili kupujemy to, co jest tańsze. Dlaczego? R290 nie podlega pod ustawę F-gaz, dlatego że F-gaz oznacza gazy fluorowane. R290 to jest tak naprawdę czysty propan z tam dodatkami, żeby to się lepiej mieliło. I on nie ma fluoru, w związku z tym nie ma potencjału, żeby bardzo zaszkodzić klimatowi Ziemi. Tak się to mniej więcej tłumaczy na polski. Co dają nam pompy z R290? Że nie musimy płacić 1000 zł za przyjazd pana z uprawnieniami. I w tym momencie nagle się okazuje, że ogrzewanie domu na przykład za pomocą 4 klimatyzatorów Split na R290 jest dużo tańsze niż pompą monoblok. Dlaczego? Ano dlatego, że nie musimy budować domu z instalacją podłogową. I mamy bardzo duże oszczędności już na etapie budowy. No i dwa, że w tej chwili ze względu właśnie na to, że to jest na tych gazach obojętnych, to też dużo więcej nowych graczy weszło w Chinach na rynek. To jest wprawdzie takie, wiesz, powolna walka. Dlaczego? Dlatego, że pompa ciepła to jest bardzo proste urządzenie. To jest silnik, sprężarka, trochę rurek, nie? Ale elektronikę wszyscy kupują taką samą, wiesz, podłączasz i już. Problemem jest pracownik. Chodzi o to, że w nowych regionach, zwłaszcza regionach południowych Chin, gdzie w tej chwili odbywa się tania produkcja, tak, czyli Zhejiang, tamte rejony, niestety nie ma dość brygadzistów, żeby postawić ich na linię. No bo wiesz, chłopak wykształcony w Chinach na inżynierach, gdzieś na jakiejś politechnice, nic nie umie, do niczego się nie nadaje. Potrzebujemy, jak chcemy otworzyć fabrykę, potrzebujemy tanich pracowników, czyli ludzi wyciągniętych z pola tak naprawdę, którzy jeszcze wczoraj sadzili ryż, bo oni są najtańsi. Nie mają głupich przyzwyczajeń, więc możemy ich nauczyć, ale potrzebujemy też kogoś, kto będzie nad nimi stał i będzie mówił: nie, nie, mój drogi, jak ty lutujesz rurę, to ona musi być idealnie przylutowana. To nawet taki maleńki błąd to już powoduje, że to jest do wyrzucenia. Rozumiesz? Czyli ten brygadzista. Jak to się w Chinach odbywa, że każdy każdemu takich ludzi próbuje podkraść. Albo od razu próbujesz wykształcić kolejnych. I to jest powód, dla którego w pompach ciepła przez długi bardzo czas kupowaliśmy rzeczy z rejonu Shenzhen, mimo że były bardzo drogie. Dlatego, że tam najłatwiej, najwięcej ludzi uczyło się tego i najłatwiej było otworzyć kolejną fabrykę. Więc być może z pompami ciepła w przyszłym roku powinniśmy już zobaczyć na rynku europejskim cenę około 5000 zł za pompę 10-12 kW na R290. Ale myślę, że najpierw mocno stanieją Splity, no i one mocno stanieją i jako, że ich instalacja będzie kosztowała nic, bo nie będzie można cię zmusić do tego, żebyś płacił panu Zenkowi za instalację, to to jest rzecz, w którą ja bym poszedł najpierw. No i druga rzecz, która stanieje najbardziej i już zaczęła tanieć, to są magazyny energii. Magazyny energii, które w tej chwili są na bateriach litowo-żelazowo-fosforanowych, tanieją w takim tempie, że nikt w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć, jaka będzie cena na wiosnę po chińskim Nowym Roku. Słuchaj, w ciągu zeszłego tygodnia węglan litu staniał 9% w ciągu jednego tygodnia. Stary, rozumiesz, w tej chwili kosztuje około 25 tysięcy, a i to fabryki boją się, że to nie jest koniec upadku, nie? Nie jest koniec spadku cen. No i to jest super prosty produkt.
Dlatego, że jeżeli kupisz sobie linię do produkcji baterii, to ona praktycznie może być obsługiwana przez małpy. Tam nie ma dużo skomplikowanych czynności manualnych, więc bardzo łatwo jest taką fabrykę otworzyć. Co to znaczy dla ciebie? Typowy magazyn 16S 5 kWh, czyli 16S w 100 amperogodzinnych bateriach, klasy A, na wiosnę przyszłego roku, cena na rynku unijnym to powinno być 500 euro, czyli 2,5 tysiąca złotych w Polsce za taki magazyn. Dlatego jeżeli podejmujesz decyzję, czy kupować teraz, czy kupować na wiosnę, to weź to pod uwagę. Dla dużych magazynów wydaje mi się, no chyba, że wiesz, wchodzą w grę sprawy podatkowe, nie, że musisz zamknąć rok kosztami. Dla dużych magazynów wydaje mi się, że warto poczekać, dlatego że już w tej chwili fabryki pracują na 70% możliwości. Nie mają zamówień. Wchodzą dwie nowe technologie tych szybko ładowalnych baterii. Satel już rozpoczął produkcję. To również oznacza, że będzie mniejszy nacisk na baterie litowo-żelazowo-fosforanowe. Czyli znowuż cena musi spaść. Oni muszą ładnie zamknąć chiński nowy rok, nie? Bo wtedy trzeba pospłacać wszystkie długi, pokazać jak to wyglądało i tak dalej. Więc już w tym roku cena mocno spadnie. Już teraz jest sezon, teraz są jeszcze ostatnie zamówienia ludzi, którzy chcą to ściągnąć na jakiś tam grudzień, listopad. Ale potem to będzie powoli wysychać. Zresztą oni sami już wiedzą, że wszystko, co będzie zamówione praktycznie po nowym roku naszym, czyli po 1 stycznia, nie zdąży wyjść przed chińskim nowym rokiem. Nie? A pamiętaj, że wtedy i tak jest jeszcze te około miesiąca, kiedy Chiny leżą i do góry brzuchem i trawią to wszystko, czym się nażarli na swój nowy rok. Kolejna rzecz, która już mocno staniała i jeszcze stanieje, to są inwertery i off-gridowe, i hybrydowe, i on-gridowe też. Bo wprawdzie z on-gridowymi tutaj jakby przepisy unijne, przepisy polskie powodują, że te ceny spadają bardzo powoli, no bo zanim inwerter wejdzie na listę białych inwerterów, no to jest rzeźnia. Nie? To te wszystkie firmy, którym tam trzeba dać łapóweczki za to, żeby dopuściły albo nie dopuściły. No, wszystkie zezwolenia powodują, że to się bardzo powoli dzieje. I niestety to też wpłynie trochę na rynek sterowników MPPT. Czyli jako, że tanieją inwertery, żadnej firmie nie będzie opłacało się robić oddzielnych sterowników MPPT. To znaczy żadnej firmie. Żadnej firmie na tyle bardzo, że sterowniki MPPT do fotowoltaiki, takie oddzielne sterowniki, raczej stanieją marginalnie. Natomiast bardzo, bardzo spadną te oba inwertery i 24 i 48 V. Możemy liczyć na ceny kwietniowe jeszcze 20% niższe od cen w tym roku. Mówię o tym dlatego, że napisało do mnie kilku kolegów, czy warto kupować, bo jest taniej niż w zeszłym roku, a oni za 2-3 lata będą potrzebowali instalacji. Stary, nie warto. Nie warto. W przyszłym roku będzie taniej. No i panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne stanieją marginalnie. Jest spowolnienie gospodarcze w Chinach, czyli marże spadną, no bo trzeba wypchnąć to jakimkolwiek kosztem, dlatego że wiesz co, jeżeli ja teraz zamknę fabrykę i zwolnię ludzi, to potem zanim odzyskam tych ludzi, których już wykształciłem, to oni albo gdzieś pójdą pracować, albo znajdą sobie inne zajęcie, rozumiesz? Więc będę się starał trzymać fabrykę jak najdłużej otwartą, ale to i tak oznacza, że ceny poniżej 14 centów za watt w piku nie trzeba się spodziewać. Zresztą jak popatrzymy na wszystkie rekordy wydajności paneli fotowoltaicznych, to widzimy, że to wszystko jest ściema w tym roku.
Czyli bierzemy normalny panel fotowoltaiczny, dokładamy do tego wynalazek pani Malinkiewicz, jak to twierdzą Polacy, czyli perowskita, bo w Polsce nikt nie chce uwierzyć, że perowskity istniały już 50 lat wcześniej, zanim jakaś Polka przeczytała o tym w amerykańskiej gazecie i postanowiła sprzedać to analfabetom w Polsce. To nie ma przełomu ani w produkcji, ani w technologii, tak? Czyli nie ma przełomu w technologii, w jaki sposób pozyskujemy energię ze słońca, ale nie ma też przełomu w sposobie produkcji, w tym jak taniej wyprodukować te panele fotowoltaiczne. A odbiór pozostaje mniej więcej taki sam, jest szansa, że ceny transportu odrobinę spadną, to by oznaczało, że znowuż rynek w Europie troszeczkę wzrośnie, czyli nie ma powodu, żeby tutaj ceny spadły poniżej właśnie. Ja myślę, że 14 centów to będzie minimum tego, co będzie można kupić. No i kolejna rzecz, o której powiem tylko dlatego, że bardzo spadnie, żebyśmy jakby mieli lepszy wgląd w chiński rynek, to bardzo spadną ceny hulajnóg elektrycznych na przyszłą wiosnę. I bardzo spadną, to tutaj chciałem ci powiedzieć, że spadną o połowę. Niestety chyba nie spadną aż tak bardzo ceny rowerów elektrycznych, dlatego że tutaj są dużo wyższe ceny transportu, bo one są i większe, no i są niestety obłożone tym cholernym 90% cłem w Unii. Ale jako że całe Shenzhen się teraz gotuje, nikt nie wie co produkować, bo hulajnogi elektryczne to jest ostatnia rzecz, którą można sprzedawać w dużych ilościach, a to jest super proste urządzenie, wiesz, to jest tak naprawdę łączysz koło z silnikiem, kupujesz gotowe kable, gotowe sterowniki, gotową baterię, wszystko to łączysz na złączkach i wypuszczasz swoją hulajnogę, nie? Więc to jest taki bardzo me too product. Mamy nadzieję, że taka droga będzie przed pompami ciepła, bo widzisz, nawet w Chinach są te przepisy związane z ekologią, i obrót gazami fluorowanymi jest bardzo ciężki. Ja dostałem po łbie tymi ekologicznymi przepisami, bo one odnoszą się też na przykład do produkcji laminatów epoksydowych i jest w Chinach niedostatek dobrych śmigieł. A to samo też powoduje, że są bardzo wysokie ceny na pompy ciepła, dlatego że tych fabryk, które mają rządowe dopuszczenie do produkcji, jest niewiele. I przejście na R290 oznacza, że tych fabryk może być dużo więcej. Okej, to nie będzie jeszcze w przyszłym roku, bo w Chinach ludzie bardzo powoli, w sensie jak dla mnie bardzo powoli, jak na europejskie warunki, to szybko się dostosowują do zmiennych warunków, ale zanim powstaną te fabryki, to nie wiem, czy to jeszcze będzie na przyszły sezon. Natomiast spodziewajmy się spadku cen zarówno tych klimatyzatorów o mocy grzewczej około 3 kW, jak też pomp ciepła. No i dla nas to jest ważne, bo nagle możemy sobie kupić pompę ciepła split do domu, już nie musimy kupować monobloku i również jej instalacja dla nas będzie tania, mimo że niby kupimy ją w podobnej cenie, co kupiliśmy rok temu, ale przez to, że nie musimy brać pana Henia z uprawnieniami, to cena montażu bardzo, bardzo nam spada. Jeżeli czegoś potrzebujesz na tą zimę, no to wiadomo, że i tak musisz kupić. Ale jeżeli czegoś potrzebujesz na przyszły rok, to teraz już wiesz, kiedy warto poczekać. Na razie.